Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sąd. Spotykamy się z Państwem i zaprosiliśmy Państwa do tego spotkania, aby skomentować to, co wydarzyło się na ostatniej sesji w kontekście rozpoczęcia pewnej procedury mającej na celu, jak dowiedzieliśmy się, ewentualną budowę spalarni odpadów przy ulicy Nawojowskiej, dlatego chcieliśmy Państwu przedstawić nasz pogląd na tą sytuację i nasze stanowisko. W tej konferencji razem ze mną wezmą udział pani przewodnicząca Iwona Muraczyk i pan radny Wojciech Piechy. Pana radnego Wojciecha Piechę poproszę jako pierwszego o głos. Szanowni Państwo, ze zdziwieniem przyjęliśmy inicjatywę pana prezydenta o tym, by już teraz, bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii mieszkańców Nowego Sącza, rozpocząć procedurę, która w finale może zostać zwieńczona, w finale powtarzam, czyli po wielu etapach różnego rodzaju formalno-prawnych postępowań, może zostać zwieńczona budową spalarni śmieci. Szanowni Państwo, władze miasta Nowego Sącza nie stworzyły warunków do tego, żeby pozwolić mieszkańcom Nowego Sącza wypowiedzieć się w tej materii, bowiem w skutkach, w aspekcie środowiskowym, bezpieczeństwa zdrowia, działalność spalarni śmieci, która ma spalać 90 tysięcy odpadów, kiedy strumień odpadów z samej Sądecczyzny szacuje na około 30 tysięcy ton odpadów, dotknie wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, nie tylko mieszkańców osiedli okolicznych w stosunku do lokalizacji, przyszłej lokalizacji spalarni śmieci. Myślę tutaj o osiedlu 29 listopada, czyli osiedlu Nawojowska, osiedlu Przydworcowe, osiedlu Milenium, osiedlu Wojska Polskiego i Gorzków, ale w istocie wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, a zatem wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza powinni mieć warunki do tego, żeby się po pierwsze zapoznać z tematem, by być świadkami konfrontacji racji obu stron, czyli zwolenników i przeciwników budowy spalarni śmieci, bowiem te racje się rozkładają i tutaj nikt monopolu na rację nie ma, ale mieszkańcy mają prawo dowiedzieć się, jakie są te racje, skonfrontować, być świadkami konfrontacji tych racji, a następnie powinni mieć możliwość wypowiedzenia się, czy są za budową spalarni śmieci w Nowym Sączu, czy nie, bowiem ta inwestycja, ta budowa o wartości szacowanej w tej chwili przez inwestora na 600 milionów złotych, a w mojej ocenie, biorąc pod uwagę sytuację na rynku, zwracające koszty technologii, budowy i tak dalej, może kosztować nawet 800 milionów złotych w porywach realnie. Mieszkańcy powinni mieć prawo wypowiedzenia się, czy chcą takiej inwestycji, czy nie. W drodze uważam referendum lokalnego, nie inaczej. Niestety, wydaje mi się, że władze obrały taką strategię pomijania niestety mieszkańców Nowego Sącza. Mieszkańcy Nowego Sącza w tej procedurze nie są upodmiotowieni. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę do tej pory jedynie inwestor wykazał minimalną inicjatywę w zakresie konsultacji, kiedy to zorganizował spotkanie z radnymi na terenie zakładów swoich, kiedy spotkał się z włodarzami ościennych gmin. W istocie mieszkańcy do tej pory nie mieli w ogóle możliwości zapoznania się z tematem. W tej chwili dowiadujemy się o tym, że mają być uruchomione również przez inwestora trzy punkty informacyjne, które będą działać przez 3,5 godziny w trzech punktach miasta. Szanowni Państwo, no to nie jest formuła konsultacji, powszechnych konsultacji społecznych z udziałem wszystkich mieszkańców, to nie jest formuła, którą moglibyśmy zwieńczyć referendum lokalnym w tej sprawie. Szanowni Państwo, ja już na tym etapie, gdyby stworzono mi warunki do udziału w debacie publicznej, wyraziłbym swój sceptycyzm do tego modelu rozwiązania problemu gospodarki odpadami w Nowym Sączu. Proszę zwrócić na to uwagę, że budowa spalarni śmieci jest w tej chwili bardzo niepopularna w krajach Unii Europejskiej. Praktycznie zaniechano budowy tego rodzaju budowli w całej Unii Europejskiej. Nie buduje się już spalarni śmieci, odchodzi się od spalarni śmieci. Komisja Europejska odmawia dofinansowania i wsparcia finansowego dla tego rodzaju inwestycji. Jest to zapisane w dokumentach Komisji Europejskiej. Nie ma możliwości dofinansowania instalacji termicznego przetwarzania odpadów z poziomu Unii Europejskiej. Nie będzie również, pomimo tego, że w tej chwili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska takim funduszem dysponuje, nie będzie możliwości dofinansowania tego rodzaju inwestycji z poziomu krajowego.
Myślę, że będę w stanie wkrótce Państwu powiedzieć na ten temat więcej. Rozmawiam z ekspertami branżystami i takie informacje również z Brukseli dochodzą. Proszę zwrócić uwagę, rosną wysokości opłat emisyjnych. Takie opłaty będą również nakładane na procesy spalania odpadów, analogicznie jak to jest ze składowaniem odpadów. Rosną wymagania co do udziału recyklingu, utylizacji odpadów. Innymi słowy, Unia Europejska w Zielonym Ładzie i w pakiecie Fit for 55 orientuje się na gospodarkę nieemisyjną, tak zwaną zero waste economy, czyli gospodarkę zamkniętego obiegu. Spalarnie śmieci są w tej chwili rozwiązaniem archaicznym, nie na miarę XXI wieku. Inicjatywa tego rodzaju jest mocno spóźniona. Niepokoi mnie również aspekt przyszłych kosztów dla mieszkańców. No bo proszę Państwa, jeżeli ta inwestycja nie uzyska dofinansowania z Unii Europejskiej, nie uzyska dofinansowania z poziomu krajowego, to ja się pytam, kto sfinansuje tę inwestycję o wartości rzędu od 600 do 800 milionów złotych? Przecież nie sam inwestor. Bądźmy realistami. A zatem pojawią się zapewne jakieś instytucje finansowe, które być może wyłożą pieniądze na to, ale trzeba się liczyć z przyszłymi kosztami tego finansowania. Proszę Państwa, koszty amortyzacyjne tej inwestycji będą gigantyczne. Kto w finale zapłaci za odpady spalane w takiej spalarni śmieci? W finale samorząd, a na samym końcu mieszkańcy Nowego Sącza. Dajmy mieszkańcom warunki, stwórzmy mieszkańcom warunki do tego, żeby mogli zapoznać się z argumentacją obu stron, zwolenników, przeciwników budowy spalarni śmieci. Dajmy możliwość mieszkańcom wypowiedzenia się, czy chcą spalarni śmieci w centrum Nowego Sącza, czy nie chcą. Szanowni Państwo, ostatnia sesja to sesja ważna, dlatego że problem, o którym rozmawialiśmy, to problem ważny ze społecznego punktu widzenia dla mieszkańców naszego miasta. Szkoda, że pan prezydent Ludomir Handzel w tej debacie i w tych rozmowach, w tej dyskusji, która miała miejsce, nie uczestniczył. A tak naprawdę nas, mieszkańców, bardzo mocno powinna interesować kalkulacja cen. Bo inwestycja, o której my mówimy, to jest inwestycja dla przyszłych pokoleń. Jeżeli powstanie ta inwestycja, to nie jest sprawa tylko tej Rady Miasta i nas tutaj, ale to jest odpowiedzialność dla przyszłych pokoleń, jeżeli ta inwestycja by powstała w naszym mieście. Dlatego, tak jak wspomniał pan przewodniczący Wojciech Piech, istotne i ważne są rozmowy z mieszkańcami Nowego Sącza, którzy by wypowiedzieli się w tym temacie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie zostały nam przedstawione żadne kalkulacje. Tak naprawdę nie wiemy, bo zagospodarowanie odpadami to jest zadanie własne gminy. A w tym momencie to zadanie własne gminy byłoby poniekąd przełożone na ręce prywatnego inwestora, dlatego że ta spalarnia śmieci miałaby być wybudowana przez prywatnego inwestora. Zadawaliśmy takie pytania, jeżeli chodzi o kalkulację cenową, na takie pytania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Co jest też bardzo istotne, szanowni państwo, przez ostatnie 3 lata pan prezydent jako włodarz miasta tak naprawdę poważnie nie zajął się problemem odpadów komunalnych. Mamy przykład spółki Nowa i tego, jakie nieprawidłowości zostały przez WIOŚ pokazane, jeżeli chodzi o składowanie odpadów na tym wysypisku. Bo niestety takie niewłaściwe funkcjonowanie też powoduje, że nie wiemy, na ile lat jest możliwe jeszcze użytkowanie takiego wysypiska. A jeżeli nie jest możliwe i przecież w końcu będzie trzeba znaleźć jakąś nową lokalizację, to pan prezydent w tym momencie tak naprawdę na poważnie tym problemem się nie zajął. I jeszcze jedna kwestia, bo pan przewodniczący Wojciech Piech bardzo dużo już powiedział tutaj tych informacji, jeżeli chodzi o spalarnię. Natomiast ja przygotowałam dla państwa jeszcze taką jedną rzecz, a mianowicie mówiliśmy o lokalizacji. O lokalizacji, która miałaby mieć miejsce tak naprawdę w centrum miasta. Proszę popatrzeć, wymieniano kilka miejsc wymieniano, jeśli chodzi o spalarnie w Polsce, które są, ale proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy Rzeszów. Jeżeli chodzi o lokalizację, proszę zwrócić uwagę na obrzeżach miasta. Mamy kolejny przykład. Tak powoli będę przekładała te kartki, bo żeby przynajmniej kilka, bo pokażę Państwu z tych, które przygotowałam.
Proszę popatrzeć. Mamy Szczecin. Tak samo mamy tutaj obrzeża miasta. Mamy kolejną planszę. Proszę popatrzeć. Mamy Bydgoszcz. Jeżeli popatrzą Państwo na tą mapę, również jest usytuowana tak, aby była poza osiedlami, albo w częściach przemysłowych, albo w takim miejscu, żeby rzeczywiście te śmieci, które będą dowożone, no bo nie oszukujmy się, spalarnia będzie efektowna wtedy, kiedy będzie odpowiednia ilość śmieci. Czyli jest przeznaczona na taką ilość i taka ilość będzie musiała w niej być. Mamy jeszcze jeden przykład, to jest Białystok. Proszę zwrócić uwagę również, gdzie jest usytuowana ta spalarnia. Tych pytań na ostatniej sesji było bardzo dużo. Myśmy zadawali te pytania. Dobrze, że była taka duża dyskusja i długa dyskusja. Mam nadzieję, że będzie uczestniczył w tej dyskusji pan prezydent i wszystkie pytania, na które będziemy zadawać, będą także od strony miasta udzielone odpowiedzi na te pytania, bo proszę Państwa, myśmy mieli tylko osobę od strony inwestora, natomiast były kierowane pytania do prezydenta, na które niestety nie otrzymaliśmy informacji i odpowiedzi. Mam nadzieję, że tutaj głos mieszkańców będzie brany pod uwagę i konsultacje z mieszkańcami, czy jak powiedział pan przewodniczący, referendum, będą miały miejsce, dlatego że popatrzmy na inwestycje, na przyszłe pokolenia, która wtedy będzie w naszym mieście. Dziękuję. Szanowni Państwo, odebraliśmy po tej sesji bardzo dużo telefonów od zaniepokojonych mieszkańców Nowego Sącza, którzy dopiero teraz dowiedzieli się o proponowanej lokalizacji ewentualnej spalarni odpadów. Mieszkańcy są zaniepokojeni tym również, że na sesji Rady Miasta, tak ważnej, kiedy rozmawialiśmy o tym temacie, nie był obecny pan prezydent Ludomir Hanzel. A to od pana prezydenta powinniśmy otrzymać odpowiedź, jaką on ma wizję w kontekście przyszłego zagospodarowania odpadów. Od 3 radni możemy się doprosić o program naprawczy spółki Nowa. Pan prezydent nie informuje nas o swoich planach. Jednocześnie też powinien rozwiać wszelkie wątpliwości co do ewentualnych jego zależności z potencjalnym inwestorem, bo i takie głosy się pojawiają. Jest to bardzo niepokojące, że prezydent miasta Nowego Sącza nie uczestniczy w tak ważnej debacie. My uważamy, że powinien uczestniczyć. Pan zastępca prezydenta Artur Bochenek w lekceważący sposób nie odpowiadał na bardzo istotne i ważne pytania radnych. Naszym zdaniem miasto nie powinno oddawać walkowerem prowadzenia tak ważnych konsultacji. Miasto powinno być liderem przeprowadzania tych konsultacji w Nowym Sączu. Powinno prowadzić te konsultacje bezstronnie, nie oddawać pola tutaj prywatnemu inwestorowi, bo bardzo nieszczęśliwym podejściem jest to, że prywatny inwestor proponuje wyjazdy dla mieszkańców Nowego Sącza do spalarni, które będą finansowane przez tego inwestora. Również nam radnym proponuje się wyjazdy organizowane i opłacane przez inwestora do różnych spalarni, czy to w Bydgoszczy, czy w Krakowie. My podjęliśmy decyzję, że jako radni klubu Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz nie będziemy uczestniczyli w wyjazdach finansowanych przez jakieś prywatne podmioty. Uważamy, że miasto powinno być liderem w prowadzeniu konfrontacji, dopuścić do tej konsultacji w strony zarówno zwolenników, jak i przeciwników budowy spalarni, tak aby można było prowadzić otwartą debatę w mieście na ten temat, aby mogli wypowiedzieć się mieszkańcy wszystkich osiedli, bo to nie tylko mieszkańcy tych osiedli najbliżej zlokalizowanych będą mieli największy problem potencjalny z tą spalarnią, ale będzie to dotyczyło wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, bo wszyscy mieszkańcy za śmieci będą płacić. Prosiliśmy na sesji o kalkulację. Otrzymaliśmy informację, ze spalarnią będzie taniej. Pytaliśmy konkretnie, ile? Prosimy o podanie konkretnych kalkulacji. Nikt nie potrafił odpowiedzieć na nasze pytania. Dlatego to budzi nasze ogromne wątpliwości. My jesteśmy w tym momencie w konsultacjach z mieszkańcami, którzy są bardzo zaniepokojeni. Będziemy chcieli jako radni Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno włączyć się w ten proces, aby tutaj wspierać
mieszkańców, bo niepokoi nas to, że miasto Nowy Sącz i w szczególności prezydent w tak lekceważący sposób podchodzi do tak ważnego tematu. Jeśli Państwo macie do nas jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na ten aspekt, który podjęła Pani Przewodnicząca, czyli tej efektywności spalarni śmieci. To są niezwykle, można powiedzieć, mało elastyczne inwestycje. Raz zaprojektowane dla utrzymania ciągłości spalania muszą otrzymywać określoną po prostu ilość tych odpadów. Jeżeli projektuje się, zamierza się projektować spalanie śmieci na 90 tysięcy ton rocznie odpadów, a strumień odpadów, które możliwe byłyby do spalenia, sądy czysne całe, nie tylko z Nowego Sącza, to jest około 30 tysięcy ton, no to prosta logika i dedukcja podpowiada, że 60 tysięcy ton, co najmniej 60 tysięcy ton przyjedzie na nas pociągami, przyjedzie transportem kołowym do centrum Nowego Sącza. Oczywiście te odpady będą musiały być gdzieś składowane dla zabezpieczenia ciągłości procesu spalania. Pytanie, jakie będą temu towarzyszyć doznania, na przykład co do zapachów. Wjadą tiry do centrum Nowego Sącza z odpadami. No to też w dużej ilości. Mamy problemy komunikacyjne w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, ta inwestycja rodzi wiele pytań i wiele niepokoju co do możliwości obniżenia jakości życia w Nowym Sączu w przyszłości. Szanowni Państwo, nie chciałbym też, żebyśmy zapomnieli o jeszcze jednym aspekcie, wizerunkowym Nowego Sącza. Nowy Sącz wciąż przoduje w tych niechlubnych rankingach nieczystego powietrza, zabrudzonego powietrza, w światowych rankingach. Mozolnie budowany wizerunek Nowego Sącza od połowy lat 60. jako miasta kwiatów i zieleni narażony jest na szwank. Walczymy z nielegalnymi paleniskami, z tymi piecami obniżonej jakości, które emitują bardzo dużo zanieczyszczeń. Walczymy z patologicznymi zjawiskami palenia byle czym. Walczymy o odbudowę tego wizerunku miasta atrakcyjnego turystycznie, miasta czystego. I oto w samym centrum Kotliny Sądeckiej, w centrum Nowego Sącza chcemy wybudować spalarnię śmieci. Gdyby nawet przyjąć, że jest to inwestycja, instalacja bezpieczna dla środowiska i dla powietrza, bo powiedzmy są tam filtry i tak dalej, to efekt wizerunkowy jest dramatyczny. Dramatyczny, proszę Państwa. My nie obronimy nigdy wizerunku Nowego Sącza jako miasta kwiatów i zieleni, miasta czystego, miasta atrakcyjnego turystycznie, ze spalarnią śmieci w centrum Nowego Sącza. Warto też o takim aspekcie pamiętać. Jeszcze jeden aspekt, aspekt środowiskowy. Szanowni Państwo, proces spalania nie powoduje anihilacji odpadów w zupełności. Oczywiście efektem procesu spalania odpadów są również odpady w postaci pyłów, żużli, różnego rodzaju zanieczyszczeń o bardzo wysokim poziomie toksyczności. Spalarnia, odpady z procesu spalania, na przykład ze spalarni w Wiedniu, którą się często przywołuje i się wręcz mitologizuje i podaje jako właśnie doskonałej spalarni śmieci. Również w debacie podczas sesji często przywoływano przykład spalarni śmieci w Wiedniu. Szanowni Państwo, odpady powstałe w procesie spalania spalarni śmieci w Wiedniu jadą pociągami do Niemiec i są zakopywane, umieszczane w sztolniach nieczynnych kopalni jak radioaktywne materiały. Proszę sobie wyobrazić, jakiego rodzaju są to odpady. Ja się pytam, gdzie będą składowane przyszłe odpady powstałe w wyniku procesu spalania w spalarni śmieci w Nowym Sączu? Gdzie będzie się spalało odpady z Nowego Sącza, z Sądeczyzny, ale pewnie i odpady z całej Polski, być może z zagranicy. Kto wie, w sytuacji narastających obostrzeń ekologicznych w Unii Europejskiej, być może będą to odpady z Ukrainy, może z Białorusi, może jeszcze z bardziej odległych kierunków. Czy tego chcielibyśmy w Nowym Sączu? Stawiam to pytanie i pozostawiam Państwu do przemyślenia i do odpowiedzi.